mam dwurazowe próby, albo rano mam próbę, wieczorem gram, więc trzeba dać chrapa, rano wstać do roboty, potem na te 2-3 godziny do domu coś zjeść i do teatru. Nie, ale zdarza się czasem, że noce sobie zarwę, ale też zawsze potrafię się sam siebie zapytać, zaraz, a czy to mi ucieknie, a co to jest? Przecież to zostanie, jeśli w tym momencie wyłączę, to sobie potem włączę tego save'a i będę miał jutro. Dlaczego ja się mam mordować? Do takiego układu, czy takiej ugody z samym sobą doszedłem. Age of Wonders, trójka, to bardzo interesująca propozycja, nie spodziewałem się. Przypuszczałem, że to będzie następca tej dwójki. Dwójki jakoś tak specjalnie nie pamiętam, chociaż wiem, że w nią grywałem i podobała mi się. I po 10 latach pokazała się trójka, no z takim lekkim niepokojem podszedłem do tego, zacząłem w to grać, no i jak to się mówi, no wciągnęło mnie. Ponieważ ta gra ma jedną wielką tajemnicę, którą posiadają niektóre tylko gry. Ja to nazywam, zresztą pewnie powszechnym to jest użyciu, a jeszcze chwilkę, a jeszcze jedną turę, a jeszcze jedną turę, a jeszcze jedną turę. No i nagle właśnie z 11 w nocy robi się druga w nocy, a tu jeszcze by jedną turę. To jest gra wciągająca. Żeby za długo Państwa tutaj nie zanudzać, no zacznijmy od czegoś, co jest najłatwiejsze, jeśli chodzi o muzykę i efekty dźwiękowe, są one wystarczające. W niektórych momentach nawet bardzo ładne, tym bardziej, że mamy potencjometr, więc jeśli coś nam przeszkadza, po prostu możemy sobie właściwy poziom ustawić, a więc warstwa dźwiękowa w porządku. Warstwa graficzna to jest dosyć istotne dla mnie, chociaż nie najbardziej przy grach strategicznych. Otóż nie jest ta grafika powalająca, ale jest w zupełności wystarczająca do tego, żeby porządnie w to zagrać, tym bardziej, że istnieje możliwość zoomowania, więc dojeżdżania sobie do pewnych fragmentów tej gry, które chcemy podejrzeć i okazuje się, że one są bardzo starannie wykonane. No dobrze, to jest taka uboczna część Age of Wonders, no bo coś, co nazywamy grywalność, prawda? Jak się w to gra? Gra się dobrze. Mimo licznych podobieństw do cywilizacji, do wszystkich cywilizacji, takich pomysłów stamtąd ściągniętych, niby znacznych podobieństw do Heroesów całej tej serii, to trzeba powiedzieć, no tak, no tutaj trochę z tego, trochę z tego, a cóż to z tego będzie? Otóż będzie, bo wyszła gra bardzo, bardzo interesująca, wciągająca, oryginalna, jak gdyby zostało wzięte wszystko, co najlepsze z ich poprzedników. No i życzę tylko, żeby tę grę można było kupić, żeby nie była za droga, co czasem mi się wydaje jest okropne. To apel do wydawców. No jednak te ceny są czasem powalające, a szczególnie na PlayStation czy tu mam Xboxa, to ja widuję ceny jak z księżyca, no ale rozumiem, no, chcą zarobić, ale może nie za wszelką cenę. Cena nie za wszelką cenę. Więc jeśli uda Wam się tę grę posiąść, należy bezwzględnie przeczytać poradnik. To jest może takie męczące i dręczące, ale trzeba to zrobić. Jest też wydana taka wielka księga armii. Trzeba się dokładnie zapoznać. Tych jednostek jest kilkaset. Najrozmaitszych układach, które sami możemy ułożyć. To jest bardzo interesujące. Jeśli się w to wgryziemy, frajda przynajmniej na kilkadziesiąt godzin. Polecam Age of Wonders 3.